Czerwony Kapturek. Dawno temu w małej wiosce na skraju lasu mieszkała sobie dziewczynka i jej mama. Babcia dziewczynki zrobiła dla niej jasno-czerwony płaszcz z kapturem i dlatego wszyscy nazywali ją Czerwonym Kapturkiem. Weź proszę ten koszyk z chlebem i łakociami i zanieś go do babci, która leży chora w łóżku, powiedziała mama. Idź przez las, ale z nikim po drodze nie rozmawiaj! Gdy czerwony kapturek wesoło pomykał leśną ścieżką, ciesząc się promieniami słońca, niebieskim niebem i śpiewem ptaków, na jej drodze stanął duży, zły wilk. Dokąd to idziesz? Zapytał wilk. Niosę ten koszyk do swojej babci, odpowiedział czerwony kapturek. A może zaniesiesz jej też trochę kwiatów? Na pewno się ucieszy, zaproponował wilk. Doskonały pomysł! Powiedział kapturek i podziękował wilkowi. Gdy czerwony kapturek zatrzymał się, aby nazbierać kwiatów, wygłodniały wilk pobiegł przez las do chatki babci. Gdy już dobiegł, wilk wystraszył babcie i zamknął ją w ciemnym pokoju. Wilk następnie założył czepek i okulary babci, położył się na łóżku, przykrył się kołdrą i czekał na przyjście czerwonego kapturka. Czerwony Kapturek dotarł w końcu do drzwi babci i zapukał. To ja, babciu, powiedział kapturek. Wejdź, moja droga, zawołał wilk wysokim głosem. Jestem w sypialni. Witaj, babciu, powiedział Czerwony Kapturek z uśmiechem i uważnie przyjrzał się babci. Babciu, ale ty masz wielkie oczy, powiedział kapturek. To, żeby cię lepiej widzieć, wyszczebiotał wilk. Babciu, a jakie ty masz wielkie uszy!" powiedział kapturek. "To, żeby cię lepiej słyszeć," powiedział wilk wysokim głosem. "A jakie ty masz wielkie zęby!" powiedział kapturek. "To, żeby cię łatwiej zjeść," zawołał wilk i skoczył na małą dziewczynkę. Czerwony Kapturek odwrócił się szybko i wybiegł z chatki krzycząc: "Pomocy! Ratunku!" Przechodzący nieopodal leśniczy usłyszał wołanie i odnalazł czerwonego kapturka, który opowiedział mu o złym wilku. Gdy leśniczy wszedł do chatki z siekierą w ręku, wilk przestraszył się tak bardzo, że uciekł i nikt go już nigdy nie widział. Po uwolnieniu babci, czerwony kapturek opowiedział całą historię spotkania z wilkiem. Babcia ucałowała kapturka w czoło i dała jej mądrą radę. Pamiętaj, czerwony kapturku! Nigdy nie wolno rozmawiać z obcymi. Koniec!